Był to prosty, rosyjski, sympatyczny chłopak. Paweł Wieczorkiewicz. Był bezwolną ofiarą propagandy komunistycznej. Marek Urbański. Piękny i bestia. Jurij Gagarin. Kosmonauta rosyjski, pułkownik lotnictwa. 12 kwietnia 1961 roku odbył pierwszy lot po orbicie satelitarnej Ziemi, dokonując jednokrotnego jej okrążenia w ciągu 1 godziny i 48 minut. Był to pierwszy w dziejach ludzkości lot człowieka w przestrzeń kosmiczną. Nawet najzagorzalsi antykomuniści darzyli go sympatią, bo był to prosty, rosyjski, sympatyczny chłopak, no, który wszedł do historii ludzkości. Kiedyś był Kolumb, jego dalekim następcą jest Gagarin. Ciekaw jestem, co masz przeciwko Gagarinowi. Przeciwko Gagarinowi jako człowiekowi w zasadzie nic. W zasadzie? Łaskawca. Tak, dlatego, że podzielił los kilku pokoleń swoich kompatriotów, Rosjan, nie tylko zresztą Rosjan. Był bezwolną ofiarą propagandy komunistycznej, bezwolną ofiarą systemu, reżimu. Rzeczywiście wesoły chłopak, lubił wypić, to nie mało. Zginął zresztą z tego powodu, bo w stanie mocnego zamroczenia, wiezionym małojecką sławą, wsiadł do samolotu do odrzutowca szkolnego. Miał latać, no ale tym razem mu nie wyszło. Tak zginął. Jego śmierć była równie głupia i niepotrzebna jak śmierć dziesiątków jego kolegów, których Rosjanie wystrzelili, próbowali wystrzelić w kosmos wcześniej, którzy nie przeżyli tego eksperymentu. No, dowodów na to nie mamy. Dowodów na to nie mamy bezpośrednich. Nikt się do tego oficjalnie nie przyznał. Dowody pośrednie istnieją. Nie czas o tym, by w tej chwili dyskutować. Dla mnie jest to postać na pół komiczna, na pół tragiczna. Chłopak na pokaz. Prosty chłopak, cudowny, uśmiechnięty, przystojny na swój rosyjski sposób. I jednocześnie człowiek skazany na dobrą sprawę na śmierć. Od momentu, kiedy trafił do owej szkoły specjalnej. Śpiewano na ten temat ballady, piosenki mniej lub bardziej dowcipne, mniej bardziej smaczne. Przypominam sobie taką zwrotkę o tym, że dano mu waciak kosmiczny, co złote miał epolety. Wydaje mi się, że to jest kwintesencja Jurija Gagarina z rządzącego Związku Sowieckiego. Jest to waciak ze złotymi epoletami. Rosjanie się nie liczyli z kosztami ludzkimi i właśnie takim typowym przykładem tego jest tragiczna, powtarzam, postać Jurija Gagarina. To się wszystko nie trzyma kupy, bowiem wielu jego kolegów, Titow, Kiereszkowa, Popowicz, żyją do dzisiaj. No, kwestia statystyki, jeśli próbuje się wysłać w przestrzeń kosmiczną 100 ludzi, to jest szansa, że 5-6 przeżyje ten eksperyment. Jeśli... Łajka nie przeżyła. No tak, ale to jednak mimo wszystko nie człowiek. Oczywiście, że nie, tylko chodzi mi o to, że właśnie potraktowano Gagarina z grubsza rzecz biorąc tak jak Łajkę. Było to na udry, było to typowo stachanowska robota. Im szybciej, jako pierwsi. A co dalej, się zobaczy. Piękny i bestia.